Nie uwierzycie, kogo ja tutaj mam w swoim telefonie. Mianowicie w telefonie mam panią, która nazywa się Ice Spice. To jest właśnie ta pani, która występuje na festiwalu młodych talentów Spotify'a z najnowszą piosenką. No i dobrze jej idzie. Jak widać, pani ma pomarańczowe włosy, odlotowy kostiumik w paski. I śpiewa piosenkę, którą napisała specjalnie dla swojej koleżanki, konkurentki, również raperki amerykańskiej lato. A piosenka, którą śpiewa pani I Spice, ma tytuł Myślisz, że jesteś go <grym> Naprawdę taki tytuł ma piosenka. No i ponieważ ja się bardzo zdziwiłem, co to za piosenka z takim tytułem, więc najpierw zapoznałem się z tekstem. I tekst okazał się być taki. Pierwsze dwa wersy. Myślisz, że jesteś góry? Go... Nie, jesteś tylko bąkiem. Chwila pauzy. Naprawdę tak pani Ice Spice śpiewa w piosence dedykowanej swojej konkurence, raperce Lato. No więc tak, ponieważ wydawało mi się, że źle zrozumiałem tekst, nie wiem, znam angielszczyznę na tym poziomie czy nie znam, zapoznałem się z tym, co to znaczy. Więc okazało się, że w rapie amerykańskim, nie w rapie, w slangu amerykańskim wyraz głupio oznacza kogoś, kto ma bardzo wysokie mniemanie o sobie. Wysokie ego, wynosi się, uważa, że jest piękny, świetny, zdolny. Ma po prostu, jest, wysoko postawione ego, nie? No i pani Ice Spice pomyślała, że koleżanka... Lato ma zbyt wysokie ego i napisała dla niej piosenki. I wytłumaczyła koleżance, że twoje ego jest tak duże, że tylko cię to wydaje, a tak naprawdę jesteś zwykłym bąkiem. No nie ma znaczenia. Pani Lato wydaje się być rzeczywiście konkurentką pani Ice Spice. To jest ta kobieta, śpiewa fajne piosenki, mniej więcej tak samo brzmiące. Zachowuje się podobnie na scenie albo w teledysku, więc przypuszczam, że teksty są również podobne. Nie wiem, czy śpiewa o głowach gu... i bąkach, niewątpliwie śpiewa i dobrze się ma. Pani Ice Spice, ta, która zaśpiewała naszą piosenkę, o której dzisiaj mówię, która stała się tematem tego fajnego filmu, który dla Was nakręciłem, mówiła tak, że w wieku lat siedmiu słuchałam Nicki Minaj i Nicki Minaj była moją idolką. Nicki Minaj to jest znowu inna rapelka, prekursorka damskiego rapu w Stanach Zjednoczonych, Pani, która już ma ponad 40 lat, także jest dobrze starsza od 24-letniej Ice Spice, ale te dwie panie udało im się razem również zaśpiewać piosenkę. Ta piosenka wspólnie zaśpiewana przez obie panie to jest piosenka Barbie World. Ta teraz pierwsza śpiewaczka to jest Nicki Minaj. O, a teraz obie panie jadą na Różowych skuterach niebiańskich, po różowych niebiańskich chmurach, na pewno dobrze im tam w tym różowym niebie, ale ta różowość i te wspomnienia pani Ice Spice o tym, że słuchała Niki Minaj w wieku 7 lat, pokazują też do kogo jest skierowana ta muzyka obu pań, być może wszystkich trzech państw, panią Lato włącznie, no więc ona jest skierowana do publiczności bardzo młodej, do nastolatek, do dziewczyn, które mają 12, 11, 10, 9, 8, 7 lat, no więc takie piosenki słuchają i taka jest stylistyka. Szczerze mówiąc, jak pomyślę sobie o Ice Spice i piosence, czy myślicie, że jest równym? To mam wrażenie, że zawędrowaliśmy jako kultura Zachodu trochę w ślepy zaułek, i jeśli dalej będziemy, to dojdziemy naprawdę do końca, który może być dla nas jako cywilizacji Zachodu bardzo bolesny. Skończymy jak w filmie Idiokracja. Oglądaliście film Idiokracja? To wygląda na to, że właśnie w tym kierunku podążamy. Tak czy owak, zawsze muzyka młodzieżowa wydawała się starym ludziom beznadziejna. Moi rodzice narzekali na heavy metale, na Dietera Bolena, na Ricky Epoweri, i nie wiadomo, co to jeszcze było grane w latach osiemdziesiątych. Ojciec mówił, Synu, składamy się na koszulę dla Markowskiego, bo Markowski w moim ulubionym zespole Perfect wtedy oczywiście występował bez koszuli. Dla ojca było to śmieszne, dla mnie było to poważne. Wiadomo, tak jest teraz, ale wiecie co, muzyka nigdy nie była taka, jaka w tej chwili jest. Nie śpiewano o głwnach i bąkach, jakby nie patrzeć. Przyzwyczailiśmy się przez ostatnie lata. Do tego, że raperzy używają wyrazów niecenzuralnych, cały czas tam leci KF i nie wiadomo, co jeszcze, ale nawiązywanie do czynności fizjologicznych związanych z wypróżnianiem się, no to nie wiem, chyba przekroczyliśmy kolejny Rubikon. Dalej w tą stronę. Wygląda na to, że. Dalej w tą stronę będzie szli. Jedna pani, druga pani. Co jeszcze wymyślą nasze raperki? No nie wiem. A wy wiecie? Listeker.